326 uczniów szkoły podstawowej w Mszanie, 246 uczniów z Połomi i 118 uczniów Gogołowskiej Podstawówki rozpoczęło kolejny rok szkolny. To szczególne przeżycie dla pierwszoklasistów, którzy mają już za sobą oficjalne pasowanie naucznia. Na zajęcia w trzech sołectwach gminy Mszana ruszyło także 336 przedszkolaków. Nauka odbywa się w reżimie sanitarnym. Za wszystkich trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia, a także kontynuacji nauki stacjonarnej przez cały rok. Rolnicy podczas mszy świętych w Połomi i Mszanie podziękowali za tegoroczne plony. Choć nie było tradycyjnych dożynek, nie zabrakło pięknych wieńców dożynkowych i dekoracji wykonanych z tegorocznych zbiorów. Akcentem artystycznym był przejazd orkiestry rozrywkowej gminy Mszana. 5 września na ulicach Połomi, Gogołowej i Mszany było wyjątkowo wesoło. Dziękujemy za Waszą obecność na trasie przejazdu. Na prośbę wojewody śląskiego gmina Mszana włączyła się w akcję promującą szczepienia przeciwko COVID-19. Specjalne punkty uruchomiono przy parafii w Mszanie i w remizie strażackiej w Połomi. Chętni mogli zaszczepić się bez skierowania także podczas imprez plenerowych organizowanych we wrześniu przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. Łącznie z tej oferty skorzystało 170 osób. Statystyki wskazują, że do tej pory w pełni zaszczepionych jest nieco ponad 46% mieszkańców gminy Mszana. Już po raz trzeci na terenie boiska sportowego w Gogołowej zorganizowano gigantyczny plac zabaw. Kilkaset osób, głównie rodzin z dziećmi, bawiło się 12 września na 6 urządzeniach przygotowanych przez poznańską firmę Giganci. W trakcie zabawy czynny był m.in. mobilny punkt Narodowego Spisu Powszechnego oraz punkt szczepień. Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie wzięła udział w 10. jubileuszowej edycji akcji Narodowe Czytanie. Tym razem zorganizowano ją w auli przedszkola Wesoły Dzwoneczek. Tegoroczna pozycja książkowa zaproponowana przez organizatorów to Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty dramatu przedstawili członkowie koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej imienia Świętego Kazimierza w Mszanie. Podczas wrześniowej sesji radni przyjęli program wspierania rodziny na kolejne 2 lata, a także program ochrony środowiska obowiązujący do 2024 roku. Odpowiadając na niepokoje mieszkańców związane z drastycznymi podwyżkami cen gazu, podjęto uchwałę zobowiązującą prezesa Rady Ministrów do podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie temu trendowi, tak by ogrzewanie domów tym surowcem nie było aż tak uciążliwe. W Połomi odbyła się 10. edycja otwartego przeglądu zespołów i śpiewaków ludowych imienia Józefa Pękały. Nagroda główna trafiła do zespołu Zybrzydowianki z Zebrzydowic. Drugie miejsce zajął zespół Pielgrzymowianie z Pawłowic, natomiast trzecie Śpiewacy ze Strumienia. Wyróżnienie trafiło do Czesława Rzemły z Czerwionki Leszczyn. Podczas zebrań wiejskich rozdysponowano fundusze sołeckie na przyszły rok. W Połomi głównym wydatkiem będzie remont kolejnego odcinka ulicy Wolności. Wydane zostanie na ten cel 46 tysięcy złotych. W Mszanie na boisku szkolnym powstanie oświetlenie, na co przeznaczono całą kwotę, czyli nieco ponad 52 tysiące złotych. Mieszkańcy Gogołowej zdecydowali z kolei, że ponad 54 tysiące złotych wydadzą na budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Leśnej w rejonie Zwałowiska. W sobotę 18 września na boisku treningowym w Mszanie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia klubu piłkarskiego LKS Start Mszana. Po plenerowej mszy świętej były odznaczenia dla zasłużonych działaczy, poczęstunek przy muzyce orkiestry rozrywkowej gminy Mszana, a także miasteczko piłkarskie przygotowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej. We wrześniu zakończył się Narodowy Spis Powszechny, który trwał od 1 kwietnia. Na tle innych miejscowości wypadliśmy bardzo dobrze. Według aktualnych danych spisało się ponad 97% mieszkańców gminy Mszana.